kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Goar. Zazdrość i zawiść to jeden z najcięższych grzechów ludzkich, bo prowadzi nieraz do zbrodni. Taka zawiść i zazdrość ludzka otaczała świętego Goara, kapłana i pustelnika. Zazdroszczono mu łask bożych i cudów, które czynił, i miłości, i poszanowania, jakim cieszył się wśród ludu. Oskarżyli go ci, co sami byli grzeszni, co nie dbali o zbawienie duszy swojej, ci, którzy pobożności nie mieli w sercu, a tylko udawali ją. Oczerniono go przed biskupem, nazwano czarnoksiężnikiem. Zawezwał go biskup do siebie dla oczyszczenia z posądzeń. Czystą miał duszę i sumienie święty Goar, więc śmiało szedł i bez lęku stanął przed obliczem mądrego, ale surowego przełożonego. Wszedł prosto do sali posiedzeń w płaszczu wędrownym. Biskup zmarszczył się groźnie. "Zdejm płaszcz!" krzyknął na niego. Zrzucił z siebie palto posłusznie święty i obejrzał się dookoła, gdzie by można było je położyć. Ale krzesła były wszystkie zajęte, a na ścianach ani jednego gwoździa. Przez okno wpadł promień słońca i łącząc się z kurzem unoszącym się w powietrzu, tworzył smugę kolorową na kształt sznura barwnego. Święty, nie namyślając się długo, przewiesił płaszcz przez tę smugę. Ciężkie palto zawisło na niej jak na sznurze. Szmer zgorszenia przeszedł po sali. Zmarszczył się jeszcze groźniej biskup. Oskarżenie o czarnoksięstwo było prawdziwe, mają tego dowód na własne oczy. Zguba biednego pustelnika Goary była przesądzona. Czarnoksięstwo karano śmiercią. Próżno tłumaczył się pokornie święty pustelnik. Próżno przysięgał i wzywał Boga na świadka. Takie sztuczki może robić tylko czarnoksiężnik. Sędziowie byli nieubłagani. Śmierć mu, synowi szatana. Niech nie sieje zgorszenia i złego przykładu. Do sali obrad wszedł zakrystian bardzo przejęty. U stóp ołtarza znaleziono w kościele niemowlę płaczące. Ubrane dostatnio, nie miało nic na sobie, co mogłoby wskazywać, czyjem było dzieckiem. Biskup, który nie chciał, by świętego Goarę skazano na śmierć, zwrócił się do niego. Jeżeli zarzuty, które ci tu czynią, nie są prawdziwe i rzeczywiście Panu Bogu dobrze służysz, odgadnij przez Ducha Świętego, czyje to dziecko i skąd ono jest. Pustelnik ukląkł i chwilę modlił się żarliwie. Wstał, przeżegnał dziecię i rzekł, wzniosłszy oczy w górę. Trójco Przenajświętsza, wzywam Cię ku pomocy, a Ciebie, dziecino, w imię tejże Trójcy Boskiej zaklinam, wyjaw imię Twoich rodziców. Maleństwo, zaledwie parę dni liczące, wpatrzyło się w świętego, jakby chciało zrozumieć, co żąda od niego, i uśmiechnęło się. Z ustek bezzębnych padły nazwiska obojga rodziców. Usłyszawszy to, sędziowie i biskup upadli świętemu do nóg, prosząc o przebaczenie i błogosławieństwo.